poszukiwaniu Yennefer, swej dawnej miłości, Geralt trafił w pobliże wsi Biały Sad. Zdawało się, że czarodziejka wyprzedza Wiedźmina tylko o krok, ale cały czas pozostawała nieuchwytna. Uszanowanie. Ja tam swoje wiem, ale za czarnym się oddaję. Naprzód! Jedziemy! Miejsce mocy. Mogę z niego zaczerpnąć. Tempo! Zaciągnąć się chcesz na dźwięku? Biedny, głucho. Śmierdzi. Obserwuję cię, Nordlingu. Barbarzyńcy. Miejsce mocy. Mogę z niego zaczerpnąć. Szlak!
O gniazdo guli trzeba je zniszczyć. Miejsce mocy. Mogę z niego zaczerpnąć. No już, już. Thank you.
Ja? Cesarz nas poprowadzi prosto na Nowigrad. En mi dete stuat esem. Za dużo sobie pozwolę. Ponoć kobiety z północy myją się raz na kwartał, prawda to? Obóz wojskowy. Miejscowi mają wstęp tylko za pozwoleniem dowódcy garnizonu. A wyglądam ci na miejscowego? Wyglądasz na kogoś, kto sprawia kłopoty. Wręcz przeciwnie. Ja je rozwiązuję. Jestem Wiedźminem. Wiedźminem? Kapitan Peter Sar Gwynlew jest w wieży. Za bramą w prawo. Zgaduję, że kapitan będzie miał do mnie interes. To wojsko, Nordlingu. Tu się nie zgaduje. Do wieży! Odstąp! Sek en Aven! Koltes Griffin es Anba. Hector? Enef Strede, Arsanden Karvar. Esnice Furin, Nord Ersulf Heida. Rosto! Ese Drog Meras, Ese Tuben Ulf Heida. Hire, Deich Atenve en Esab Ordan Kesei Meker. No? Rozmawiaj z dowódcą. Będziemy musieli zarekwirować część waszych zbiorów. Ten, tego, no... Jest tu wasza ekscelencja. Wiem, że wiele wam w spiszach nie zostało. Ale żołnierz też człowiek i jeść musi, prawda? Tak jest, wasza ekscelencja. Herr Igloir! Hasło? Nie znam żadnego hasła.
I tak tu sobie po prostu chodzicie? Ciekawe po co? Cesarskie miecze liczyć? W armii takich stawia się na szafocie. A takich, co handlują wojskowym sprzętem? Widzę, że umiesz się licytować. A jak ci idzie targowanie się? Jak tam nastroje w obozie? Myślicie, że wygracie tę wojnę? Aha, czyli jednak szpieg albo prowokator. Pytam z czystej ciekawości. Aha, no więc możesz powiedzieć tym, których to interesuje, że wojnę wygramy, a to z powodu tego, że Radowid jest pierdolnięty, o czym wszyscy wiedzą, a my mamy doskonale wyszkoloną i zaopatrzoną armię. A właśnie, chciałeś coś kupić? Chcę, żebyś coś dla mnie wykonał. Pokaż mi swój towar. Jak tam nastroje w obozie? Aha, czyli jednak... Pytam z czystej ciekawości. Aha, no więc możesz powiedzieć... A właśnie, chciałeś coś kupić? Bywaj. To ile wieś darzyta? I ile powiecie, wasza ekscelencjo? Spójrz mi na ręce. No spójrz. Widzisz te odciski? To nie są ręce żadnej ekscelencji, tylko rolnika. Więc rozmawiajmy jak chłop z chłopem. Ile możecie dać? 40 korców. Byłoby więcej, ale nasi... To jest... Temerczycy wcześniej już zabrali i... Dacie 30 i też będzie dobrze. No... Przybijmy targu. Spodziewam się transportu niedługo. Dziękuję. Pięknie dziękuję.
Poza sołtysem wzywałem to tylko kowala Wiliego. Krasnoluda. Trochę jesteś na niego za wysoki. Jemu też coś skonfiskujesz? Jeśli to będzie konieczne, oczywiście. Jest wojna, jeśli nie zauważyłeś. Coś ty za jeden, mów. Geralt z Rivii, Wiedźmin. Vadgern. To tłumaczy, czemu nie słyszałem kroków. Czego tu szukasz? Yennefer z Wengerbergu. Gdzie pojechała? To tajemnica wojskowa. Nie wywaliłeś mnie jeszcze za drzwi, nie wyzwałeś straży, czyli złożysz ofertę. Gdzieś w okolicy zaląkł się Gryf. Zabij go, a wtedy zobaczę, co da się zrobić. Czemu tak ci zależy na tym Gryfie? Bo zależy mi na ludziach. Ta bestia zabiła już 9 osób, w tym kilku moich żołnierzy. Żeby ją utłuc, musiałbym wyprowadzić cały garnizon, przeczesać las, puścić na gonkę. A to niemożliwe. A co, za duża fatyga? Nie, za duże ryzyko. Nie mogę rozpraszać sił. Wojska temerskie zostały rozbite, ale ludzie tylko czekają, żeby chwycić za broń. W sprawie Gryfa mogę więc albo siedzieć z założonymi rękoma, albo nająć profesjonalistę. Umowa stoi, ale nim zacznę, parę pytań. Wiesz, gdzie Gryf może mieć leże? Z początku trzymał się Lisiego Boru. Wysłałem tam patrol, 5 młodych chłopaków. 2 dni później znalazł ich myśliwy. Gdyby nie nasze blachy, nie poznałbym ich. Od tego czasu Gryf atakuje, gdzie popadnie. Na wsi, na polach, na trakcie. Czyli porzucił legowisko. Trzeba zastawić pułapkę. Po to nie wnoszę, że to nie będzie proste. Czego ci trzeba? Potrzebuję więcej informacji o tym osobniku. Jakie jest płci, czemu porzucił leże? Przyprowadzić świadków? Nie powiedzą nic ponad to, co już wiem. Muszę obejrzeć miejsce, gdzie zginęli twoi ludzie. Jak nazywa się myśliwy, który ich znalazł? Nysław. Ma chatę na południe od wsi, pod samym lasem. Pomocny człowiek. Chociaż nieco dziwny. Muszę zdobyć pewne zioło na przynętę. Szakłak. Gryf wyczuje jego zapach z 10 mil. Szakłak? Pierwsze słyszę. Ale nie jestem jeszcze zbyt biegły we wspólnym. Najpierw pewnie opanowałeś podstawowe zwroty. Ręce do góry, egzekucja. Nie, najpierw były powiedzenia. Na przykład nie igraj z ogniem. Idź do Tomiry. To zielarka, mieszka przy rozstajach. Pokieruję cię. Tomira i Mysław. Dzięki. Es zund jak ten. Herzl! Serit?
Serum Stalinsean? Jest ręka Fake, Evelyn Nordin, baza z cytułem Meska. Pan Fake. Obserwuję cię, Nordlingu.